Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. To jest jakieś przyspieszenie, jak się obraca kamerę, to po czasie... A nie, w sumie od samego początku tak szybko leci. Nie, patrzcie, w tą stronę nie leci. Dobra, leci, faktycznie jest jakieś przyspieszenie czasowe. Dobra, nieważne, słuchajcie, przejdźmy dalej do kolejnych etapów, kolejnych zadań i kolejnego w sumie zadania, bo zrobiłem na razie tylko jedno zadanie, w sumie... Troszkę słabo, Mateusz, jak na sam początek, porozmawiaj z doktorem cierpliwym. Tylko, że ja bym chciał zrobić jedną rzecz. Oprócz tego, że bez sensu się przeniosłem do bazy, to można by było zrobić tak, że podejdziemy tutaj pod te zadania ciekawe. I w tym momencie, czy ja mogę... Tego jeszcze nie mogę wywalić. Ja muszę zrobić wszystkie zadania związane tutaj z Zombotem, z Davebotem i ze wszystkimi botami. Doktor cierpliwy nie ma... Dobra, nieważne. Nie ma Bolneya, nie ma problemu. Czekaj, specjalne urządzenie znajdujące sekretne drzwi. Weź pod uwagę, że zaginęło. Niesamowite. Jeju. Mam go znaleźć i ono zaginęło w dodatku. Wow. Po prostu szok. I niedowierzanie. I trwoga. Dobra, nie dawaj dalej, Mateusz. Nie wydurniaj się w internecie, tak jak ty to zazwyczaj robisz. Nie ma Bolneya, nie ma problemu. Oczywiście możecie zostawić łapę w górę. Dziękuję bardzo. Możecie też mnie zaprosić do znajomych. Możecie wbić na fanpage, Facebook. Zaprosić mnie do znajomych na fejsie. Wszystko macie w opisie. I dołączyć do mojej armii graczy na bcraft.pl. Na moim serwie z Minecrafta jest non-premium. Wszyscy mogą wbijać 1.11.2 wersja. I freeboot aktualnie, surfka robimy, także będzie już wkrótce drugi tryb, potem trzeci i będzie super zabawa. Skocz teleport szybko przeniesie cię do bazy roślin. Czy ty aby ziom o wyrazie twarzy, jednym oku większym od drugiego, dziwnym wyrazie twarzy, to jest dobra sugestia, chopie? Nie wiem, ja nie pamiętam jak ty... Miało mnie przenieść do bazy roślin. O co tu chodzi? Ty... Teleporter nie działa, wiesz? Coś się ci zepsuło. Ej! Tak. Czyli co? Mówisz, że system naprawy młotem to jest dobry system. Uuu. Ty, no tutaj sobie robią co chcą, a ja, mnie to będzie... Ty, Zdzisław! Musimy porozmawiać i to dosyć poważnie. Jest sprawa. Wiem co sobie myślisz, nie zabrało cię do bazy roślin. Ok, ale przypomniało mi się, może zmienić filtr powietrza, może zapchany. Do bazy roślin na pewno. Dobra, filtr powietrza zmieniony, tak? Wszystko ogarnięte, no to pyj. Ej, to chyba znowu nie tutaj. Zabierz mnie stąd! Ja piernicę, się zgrzałem. Ty! Bo my już... Nie, to już jest koniec, wszystko naprawione, znalazłem problem. Włączony tryb testowy, teraz działa, gwarantuje zaufanie. Super, do 4 razy sztuka. Proszę bardzo. Ja tego nie pamiętam, że tutaj takie śmieszne akcje były. Nie, ja mam pytanie, czy ja w ogóle chcę tam do niego iść? Jak mnie tepnie do jądra ziemi, czy gdziekolwiek, to co potem? Cześć, znowu ty. Może zepsuliśmy to bez znaczenia. Podczas twoich podróży zbudowałem wielkie działo. To jak długo mnie nie było, chłopie? Nowy plan. Działa, działa. Czekaj, działo, działa. Działa, działo. Czy działo, działa? Takie coś zbudowałeś, gratuluję. Czyli mnie nie będziesz teleportował, tylko mnie po prostu... Szczelisz. Dziękuję. Lądowanie przez krzaczory. Jestem. I co ja mam zrobić w tym momencie? Ja się miałem gdzieś przedostać. Zdobądź sekretny szukacz drzwi. Sekretny szukacz drzwi należy do roślin i to jest najprawdopodobniej... to jest sekretny szukacz drzwi. Mam. Zadanie wykonane. Zdobyto trofeum za zaroślami wroga. I co? Zaznaczone? Ty, ale weź sługusów wymień, bo ja się musiałem z twoim teleporterem, znaczy gościem od tego wynalazku użerać strasznie długo. Szukacz drzwi nie działa. Musisz skonsultować się z ekspertem. Co u was działa? Ja idę do roślin. Nie, wkurzyłem się. Nie, to już przekroczyło wszelakie możliwe bariery. Dołącz. Przenieś mnie, super, hałd, tu wszystkie informacje mi muszą pokazać 3 razy do tej pory. Dobra, okej, okay, nieważne. O, gnoma. Jeju, wszystkie gnomy od nowa zbierać. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Może sobie to pozbieramy na live'ie kiedyś.
DaveBot. Jak chcecie, żeby to zbierać na live, piszcie w opisie. Znaczy, piszcie w komentarzach. Czy jesteś rośliną, a nie zombie? Jestem, dobra. Ty, ale przecież ja już to robiłem. To już było. Rozmawialiśmy z nim. O właśnie, dobra, zróbmy pierwsze zadanie. Innych zagubionych agentów liść. Pora zademonstrować trzecią umiejętność. Okazuje się, że agent specjalny z Rzęda jeszcze się do nas nie zgłosił. Idę poszukać typa. Gdzie mam iść? O tak. W ten sposób. Tylko, że strasznie daleko. Dlaczego ja tą postać musiałem sobie wziąć? Nie goń mnie. Chodź. On jest szybszy, jest graczem SI, a jest o wiele szybszy. Dajcie spokój. Dobra. I czasem macie wrażenie po prostu tak przy... Ja nie wiem, czy to jest spowodowane przez wydajność jakby PlayStation, czy przez urządzenie, które przechwytuje obraz. Może to być spowodowane przez urządzenie, że tak czasem po prostu ciut przytnie. Może tego w sumie nie widzicie potem na odcinkach, ale jak później się tu gra, to tak ciut to widać. Nie no, ale Avermedia jako taką ma w miarę dosyć... Dobre te sprzęty, przynajmniej ten Extreme Cab U3 jest okej, przejmuje wszystko w 60 klatkach. Pyk, chodź tu. Bo kiedyś miałem, jak to się nazywało, Light HD Graber, czy coś takiego, to się wpinało do kompa i on wtedy nagrywał obraz, tak, nie obciążając kompa, tylko że to było przy 30 klatkach, to było kiedyś. Jeju, to było urządzenie fajne. Mega wam w sumie polecam, no tylko że 30 klatek wtedy macie, nie? Przy jakości 1080. W sensie Full HD. Cześć, ty jesteś z Rzęda? Pamiętacie? Ja chyba jak grałem na PC-cie mówiłem, ale fajnie by było nim zagrać. I potem kiedyś wprowadzili aktualizację, zdobądź pniaka. Zdobądź! Idź z Rzęda i bądź bardzo cicho, prowadź z Rzędu, idziemy. Tylko, że ty bardzo cicho, to ty nie za bardzo, wiesz? Miasz pad wibruje od tego, że ty tak rzucasz ziemią. Ja tu muszę najprawdopodobniej ci po prostu broń. Nie, ty się sam bronisz. Ty się sam bronisz, okej, okay, cofam wszystko. Gorzej jak trafimy na jakiegoś większego przeciwnika. Chodź. Przecież ja nie mam co robić, on tu wszystko załatwia. Jemu nawet troszeczkę HP nie spadło, widzicie? Ale tym razem byłem pierwszy. Jeśli chcecie mnie zaprosić do znajomych Mati Games Podłoga IT, zapraszajcie, ja zaakceptuję przed odcinkami kolejnymi albo na live, wiecie, zobaczymy. Ufundowaliście jako tako, nazbieraliście hajs, złożyliście się na PlayStation 4, no po to, żebym grał sobie z wami. Także bardzo fajnie, wielkie dzięki, także was wszystkich teraz akceptuję. Ja tam jakieś 200 dołożyłem i kupiłem PS Lite'a. Tak to się nazywa light? Ten w sensie cienki. Light. Albo i nie light. To inaczej. Slim! Przepraszam, slim. Już mi się to miesza z tym, z telefonami. Trochę HP ci spadło. Eskortuj Rzędę w topu. Tylko, że ja coś miałem doprowadzić aż do mojej bazy. Piknie. W sumie teoretycznie, nawet jeśli bym się chyba kompletnie nie wysilał, kompletnie nic tu nie robił, to ten z Rzęda sobie sam poradzi. Ktoś tu po nas strzelił, to może nie od tej strony. Tu jesteś. O, z Rzęda idź. Gdzie ty znowu śmigasz? Dlaczego w tą stronę? O co chodzi? Ej, dlaczego on tutaj idzie? Przepraszam, celność bieda. Aha, chłopie, ty się dlatego cofnąłeś taki kawałek, żeby tego typa ubić. A teraz idziesz tyłem. Super śmiesznie. Hech. Naprawdę, a pad wibruje non-stop. Nie wiem, tu nawet będzie chyba słychać. O, udało się. Nie, wyrósł jakiś gargan... A ja miałem przeczucie. Miałem przeczucie, że coś właśnie takiego się pojawi. Bęk.
Tylko że małe urozmaicenie, chłopie. Jesteś zrobiony i to bardzo szybko. Fajną postać do tego miałem, idealną. 1, 2, przesuń się, przepraszam. Czekajcie, tu jest. Najgorsze jest to, że on się cofa, po prostu cofa się aż, żeby wytłuc wszystkich. Zamiast iść przed siebie, a niech oni wszyscy nas gonią i jak oni nas będą gonić, to będę miał ich łatwiej trafić. No, z rzęda weź go albo załatw, nie wiem, zrób coś. Ten sobie skacze. Koniec, idziemy. Przejdę? Przejdę. Jeszcze kawałek. Dobra, nie wiem, czy jest sens po tym zadaniu na przykład robić kolejne multi, tak żeby przynajmniej na nowicjusz sobie jeden meczyk zagrać. Może w sumie tak, bo to by było dobre. Porobimy tak, zadania meczyk i ja się przy okazji nauczę grać tutaj na tym. Choć w sumie szło mi całkiem spoko w poprzednim odcinku, jak grałem na multi. Zrzęda jest szczęśliwy, ty i Zrzęda bezpiecznie wróciliście do domu. Pęk, 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 pęk. Się teraz ukryje. Nagrody 5000 to więcej niż tam. Okej, okay. Dobra, Davebot, ty mnie w tym momencie nie interesujesz, masz jeszcze kilka zadań do zrobienia. Idę zobaczyć tylko, co tutaj wyskakuje. Tu nic, tu nic. Jest jakaś naklejka za free. Pokaż, co? Może niekoniecznie chcę te płatne otwierać teraz. Pokaż prezent. Pakiet fenomenalnych zombie. Ha, zombiaka dostaję, to za to zadanie tam u nich. Co to? Coś, czym nie gram oczywiście. Zolok. Nie, nie chcę tego otwierać. Jak tu z pakietami? Jest coś nowego? Co to jest? Hafa. O, za 75, nowe postaci. Pakiet personalizacji bohatera, kukuryc. Ale tu pakietów nawrzucali. Ja pierdziu. Dobra, ciekawe, czy na PC-cie też tak samo. Dawno na PC-cie w sumie nie byłem, ale za niedługo tam portal ruszy, czy nie wiem, wyzwanie społeczności, to się oczywiście przejdziemy. W złą stronę, Mateusz. Tutaj w tą puścimy sobie multi. Portal, gra, dawaj, nowicjusz, jeden meczyk i zobaczymy, czy to poprzednie, czy ten poprzedni wynik. To była tylko jakby, nie wiem, w pewnym sensie krótka, co? Krótkie szczęście, czy faktycznie dobrze mi idzie? I mam nadzieję, że znajdzie jakąś bitwę. No poprzednio bez problemu znalazło, chyba że jest akurat jedna pełna, no bez jaj. Znajdź coś, cokolwiek, proszę. Dawaj, szukanie. Powiedzcie, że tam nie będę sam. W sumie mogę być. Nie, nie jestem sam. Je! Yeah. Okej. Okay. A mam nadzieję, że też nie jest tylko... Ale zapełnione. Jezus, wszyscy grają super mózgami. Dajcie spokój, o co tu chodzi. Dobra, to my może piratem? Może być. Tylko wezmę wyciszenie, włączę we wszystkich osobach. Pyk. Coś to z opóźnieniem działa, ale chyba jest włączone. Pyk, dobra, jadę. Jedziemy. Rośliny, Mateusz, rośliny są punktem. Punkt docelowy rośliny. Gdzie tu widziałeś jakąś? Tu nikogo nie było. Come on, come on, come on. Zaraz mi wyrośnie. Jest, jest, jest. Dobra, asysta asystą, zawsze lepiej niż by nic miało nie być. No ile masz tego HP? No! Kończ waść! Reload tego szybciutko. No właśnie, już właściwie tak czułem, że ma bardzo, bardzo mało życia. Już uciekał też w pewnym sensie. Zdążę? Jest, zdążyłem. Zanim ten mnie pacnie, chciałem powiedzieć. Zero cool X, 912. Nie, no, coś tam na drobie. Parę zabójstw chyba się uda wykonać. 46. Może tym razem będzie po prostu krótszy odcinek. Po prostu. Czemu by nie? 15-minutowy. W sumie nie aż tak krótki, jak codziennie dostajecie. Czy będę się starał, żebyście codziennie dostawali ze 3 z różnych serii? Łoty! Ale mnie teraz załatwili, za dużo ich tu było. Butoku 07. Pojaw się.
Ty jesteś ze mną i tak zombiaki, czyli my wygrywamy, bo jest 47-42, nie wiem co by się musiało wydarzyć, żeby jakimś cudem rośliny nas oklepały. No w sensie, to jest możliwe, raczej było możliwe, ale w tym momencie raczej nie. Dlaczego oni się odzywają? Ja nie mam mikrofonu, w sensie podpiętego do playaka, więc na pewno mnie nie usłyszą, to jest raczej 100%. Bym to musiał tutaj pyk. W ogóle w sumie nie wiem, jak będę z wami gadał. Wiem jak. Chyba jak to tu podepnę. That's right. Tak jest. Bo to jest mikrofon, to znaczy to jest zestaw słuchawkowy, który jest przystosowany. Wejdź. Przystosowany do PlayStation, tak? Bo tu macie krótki. To jest jakby słuchawki, ja mam do playaka. To jest krótki mikrofon, tak, żeby sobie grać tutaj. Tak? Pyk, na takim kablu. To są słuchawki typowo pod PlayStation. Więc w sumie spoko, będę mógł z wami gadać w ten sposób, jak będzie 2 na 2. Bo sobie tylko przepnę pyk, powiem co mam powiedzieć i wtedy wrócę sobie na powrót na dźwięk, żebyście wy mieli dźwięk w grze, bo jak przepnę niestety, chyba że trzeba to sprawdzić. Aha. Macie też tutaj dźwięk. Więc... Aha, wtedy dźwięk jest tutaj, nie jest na słuchawkach. Ja mogę w sumie tak grać, tylko że będziecie mieli podwójny. Czaję, rozumiem. Dobra, nieważne. W tym momencie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, że zostawicie łapę w opisie, macie wszystko, tak jak mówiłem. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę. Strzała, cześć!